Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Ciuciu Charles, nie Charlie. Boże, nie wiem czemu, ale ostatnimi czasy gadałem, że to jest Charlie. O-o. Tutaj mam ustawione. Gdzieś jeździ. Gdzieś nam padalec jeździ. Dobra, tu mamy ogarnięte. Następny przystanek jest gdzieś tu. On nam zaraz wyleci. Takie mam wrażenie. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, mniejsza. Lecimy. Patrzę, gdzie on może być, ale... Ale go nie widzę. Mu zwalniamy. Charlie. Znaczy Charles. Nie Charlie. Charles. Charles. Jest. No nie. Nie. Charles, dziadu. Ja cię mogę tak długo tłuc. Escape. Abarot do tyłu. Abarot do tyłu, przyjechaliśmy sporo. Poleciał Charles. Chodź, cwaniaczku, chodź. Będziemy się napierdalać. Stop. Naprawmy się przy okazji. Naprawmy się przy okazji i sprawdźmy, czy nie ma tu nic pod spodem. Ja tej grze nie ufam. Dobra, tu nic nie ma. Następny przystanek. Następny przystanek. Tu jest bocznica. Tędy nie jechaliśmy. Tędy nie jechaliśmy. W sumie... Nie byłby to zły pomysł, żeby się jakoś może przejść, bo tam chyba nie ma bocznicy. Nie da się przelecieć w inny sposób, tylko dookoła. To jest tu. No właśnie. Tu się chyba nie da skręcić. Nie da się. Szkoda. Ale weźmiemy sobie to przy okazji. I nadal chyba wydaje mi się, że miotacz płomieni jest najlepszy. Takie mam wrażenie. Czy mi się opłaca na piechotę tu iść? Kurde, powiem wam osobiście, że... A dobra, zrobimy to. Polecimy tyłem. Polecimy tyłem, zrobimy kółko i wyjedziemy tędy. Innej opcji nie widzę. Nie chcę dalej kontynuować tam jazdy. Zmienimy sobie nawet też płomieni, bo to mi się chyba najbardziej podoba. Samo spowolnienie go i tak dalej, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Dobra, pancerz zaraz będziemy mieli już na maksa ulepszony i zostaje nam tylko prędkość. Czy ja ominąłem to? Oczywiście. Stop. Ominąłem skrzynię. Ominąłem skrzynię. I ja bardzo do tyłu. Zobaczę, czy jeszcze czegoś nie ominąłem tutaj. Ale chyba nie. Mi nic nie widzę. Tutaj... W sumie nie wiem, co było tutaj. Tu byliśmy? Nie byliśmy chyba tutaj. Jak będziemy już tędy lecieć, to się tutaj zatrzymamy, przejdziemy się tu jeszcze. Nie mam pojęcia, co tu może być. O ile w ogóle cokolwiek jest, ale gdzieś tu widziałem jeszcze budynek. Gdzieś mi zniknął z oczu. Gdzie to było? Ej, nie wiem. To nie był ten. To jest bunkier. Ej, no serio, gdzieś tu widziałem budynek.
O tu. To już się musimy powoli zatrzymywać. I tu była dróżka. Jak nas Charles dopadnie, to mamy problem. Nie wiem, czemu mi się ten Charlie tak upierdzielił. Czemu ja go nazywam Charlie? Bom. El Złomo. Co tu jest? A, to jest chyba ten ołtarz. Ołtarz, z którego będziemy korzystać dopiero jak znajdziemy trzy jaja. Tu raczej nie chciał spaść. Jest złomix. Pierdolety, dobra. Da się tu wejść? Da się. Uuu. To jest chatka jakiegoś dziwaka wyznawcy Charlie'ego. I co, znów skradanie? No to wychodzi. Dziwo, nikogo nie ma. Jak nam gra zrobi mindfucka i zaraz mi się coś zrespi. Tam są jeszcze drzwi, okej. Czyli to jest jeszcze nie wszystko. To jest zamknięte. Całe kurde szczęście. Wcale nie żałuję. No, żadnej kartki, nic do czytania, zero. Aż dziwne. Dobra, no to tak, tu już byliśmy. Jeszcze sobie przelukam. O, tu chyba był złom gdzieś. Tu był złom. I tu jest złom. No, to już przelecimy sobie. Gdzieś tu jeszcze widziałem. Tu jest złom i tam dalej jest złom. I tutaj chyba gdzieś był jeszcze przy drodze. Tak? Dobrze mówię? Gdzieś tu. A jest, dobra, mamy go. Czekamy do lokomotywy. Lokomotywa jest tu. I miejmy nadzieję, że Charlie jeszcze nie złapie. Że jest gdzieś daleko. Charles, nie Charlie. Hiro. Hiro. Wysięgam, nie wiem czemu, cały czas napierdzielam tym Charlie'm. Santiago to był ten typek... To był ten typek od tego notatnika. Dobra, tu zaraz przestawiamy się na lewą bocznicę. Pyk. I lecimy do przodu. Będzie trochę lepiej teraz. Tylko tak, czy tutaj nic nie ma po drodze? Nie widać przynajmniej. Żadnej skrzyni, nic z tych rzeczy. Ale Charles sobie zaraz dupkę odnowi. Tego jestem pewien.
Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Dobra, jest trochę złomu. Ile my tego złomu już mamy? Zacznę na jakieś ulepszenie. Dobry pani. Ty musisz być tym postrachem potworów. Sasza. Muszę spytać, masz jakieś doświadczenie z duchami? Ktoś lub coś przyczepia co noc dokładnie 16 rysunków do latarni na głazowisku. Zawsze zbieram je i palę, ale zeszłej nocy zaczęłam słyszeć jakieś dziwne odgłosy i widzieć dziwne rzeczy. Przez to zamieszanie zebrałem tylko połowę rysunków. Możesz znaleźć pozostałe 8 i przynieść je do mnie? No mogę, ale gdzie to jest? A, tutaj jest totalnie. No dobra. Dobra. Ale pierwsze, co będzie trzeba zrobić, to zabić Charlesa. Czy zabić? Strzelać do Charlesa. I ten łachmyta zaraz się odrodzi. I będzie próbował nas zjeść. Pod mostem nic? Nic. Nie wiem, czy z mnie przyjechałem. A i owszem. Tu jest kolejny ten dziwny ołtarz. Interesujące. Interesujące. Taka sofa czerwona. Jest jakiś dziennik, to chyba ten. Wróć do Santiago, aby ukończyć misję. Okej. Tu jest i... 40 złomu, starczy nam. Duży dziennik należący do Santiago, który przybywa w porcie. Zanieś mu go, aby otrzymać nagrodę. Nie da się go otworzyć, niestety. Dziwne dźwięki się zaczynają. Chyba, że tutaj na tych ołtarzach po jednym jaju będzie trzeba zanieść może. Może po jednym jajku będzie trzeba to postawić po prostu i tyle. Dobra, jakieś dziwne dźwięki słyszę. Dziwnie ta mapa haczy, nie wiem czemu. Jest źle zoptymalizowana po prostu. Tutaj gra ogólnie chodzi zarąbiście, ale mapa chodzi okropnie. Mapa chodzi okropnie. Dobra, ulepszmy się przy okazji. 28 sztuk złomu, to już mamy akurat pancerz maksymalnie ulepszony. Tu możemy sobie dodać jeszcze prędkość na poziomie 5. Tak, tak. Dobra, następna stacja. Możemy znów kółko zrobić. Kurde, nie wiem gdzie. Zatrzymaj się, bo skręcisz w lewo. Skręcisz w lewo. O. Jest jakaś misja z bronią jeszcze? Tylko trzy typy. Tu jest misja z bronią. Tu jest główna misja. Ja bym skręcił w lewo. Pojechał teraz tą trasą. Przy okazji oddał questa i może zrobił wtedy jeszcze rysunki z głazowiska. Dobra, jest w lewo, jest w lewo. Tak? Dobrze jedziemy, dobrze jedziemy. Przy okazji... Coś tu jest. Coś, cokolwiek. Nic? No nic. Wydaje mi się, że zaraz będziemy mieć tu Charlesa. Jak radzi mnie doczytuje.
Bo nam chyba ostatnio wylecieli, prawda? Słyszałem coś. Na 100% słyszałem coś. Ja nie pójdę? Ja nie pójdę? Jakbyście mnie nie znali, to może mnie poszedł. Złomu tu nie widać. Wie się wreszcie, czego nawet jeżeli są tutaj te patafiany, a wierzę, że są. Właśnie, tam sobie któryś nawet gwiżdżę. Ja cię zaraz gwizdnę. Jak zwykle. Rozumiem, że tutaj to jest sugerowanie nam, przygotuj się na atak Charlesa. Definitywnie. Gdzie ty jesteś, robaku? On gdzieś tu jest. On gdzieś tu jest, 100%. No Charles, dawaj, bo ja chcę jeszcze pójść tam. Dobra, tu jeszcze wrócimy. Widzę cię chyba. Nie, to latarnia. To latarnia. Bo zaraz polecimy tędy. Tak trochę mi się to nie kalkuluje. Potem tutaj wracać. Tak bez sensu. No Charles. Nie jest to godne miejsce. Gdzie ty cholero jesteś? Wystraszył nas i co? I tyle. Się nie robi, panie Charles. Tak się, panie Charles, nie robi. Bo to teraz nam zrozum stąpienie się w prawo, tak? Tak. No dobra, no trudno. Najwyżej zginiemy. No jak ładnie. A spróbujmy go jeszcze może, czy jego, ich, ruszyć stamtąd w ten sposób. Dostał. Przyjdziecie, cwaniaczki? I robaguje grę.
Dobra. Gnoju. Ja to mądry jestem czasem. Trainer robaki, to się bardziej przyda. Miałeś coś? Oprócz głupiego ryja, to nie. Maski tych bałwanów. Ciekawe, czy ich jest więcej. To mnie bardziej interesuje, powiem osobiście. Czy tych debili jest tu więcej? Ich chyba więcej nie ma. Dobra. Lockpiki są o tyle fajnie, że są proste. Naprawdę proste. Oj, przegapiłem jednego. Te lockpiki są fajne, bo są proste. Nie są irytujące. Czuć ten element grozy wrajeczego. Zobaczmy sobie tylko lokomotywę, żeby raczej szybko wrócić. Nie wiem, czy teraz ktoś gwiżdże. Tam są jeszcze. Ale on sobie w obozowisku siedzi. My gratów trochę pozbieramy. Zabił mnie w nos. Nareszcie zastrzelę. A ty jeszcze o tym nie wiesz, że zaraz dostaniesz kilogram ołowiu. Kurde, mam spray na robaki zamontowany. No, wyszedłeś? Czemu tak? Ty buraku cukrowy. I buraku cukrowy. Dobra, idziemy do głównej tej pseudobazy. Mamy tu ich. No tak, oczywiście, pewnie. Jasne. Jasne. Gdzie jesteś, Charles? Mnie znów wała zrobiłeś. Na kopie do dupy. No ja go tu nie widzę. No nie ma go. Znów mnie zrobił bambuko. Czyli tu ich trochę wyprzątnęliśmy. Troje aż. Ten kiwa głową, że nie. Nie troje. Bały? Co tu się dzieje? O.
nie da się tego użyć, naprawdę. Nie wiem, czy Charles może tutaj wejść, czy nie może? Chyba nie może. Jak myślicie? Może, czy nie może? Dobra. Wszystko stąd obszukaliśmy. To jest kłódka. Tutaj wejść nie możemy. No, zaraz widzę złom jeszcze jest, spokojnie. Pytanie, jak możemy zdobyć klucz do tego przybytku? Chodź. Muszę cię zabić. Innej opcji nie widzę. Chodź. Gnoju. Ten też kręci głową, że nie. Teraz z tej strony słyszę. Jest. Dobra, wykończmy dziada. Par się. Spray na robak jest najlepszy. Możesz tę dupkę. Coraz dłużej się nawala. Trochę głupio zrobiłem. Gdzie my jesteśmy w ogóle? No jak to? Czemu tak? No to teraz pełna naprzód, no. Nie mamy innej opcji. Ojojoj, ale dostaliśmy po gębie. No przez ten mój manewr dziwny. Ja myślałem, że on sobie już dał spokój, ale... Ale on sobie nie dał spokoju. Ale on sobie nie dał spokoju. No jedziemy dalej, no. Jedziemy dalej. Nasza lokomotywa Emma jakoś daje radę. Jakoś daje radę. Więc teraz jak jedziemy już i tak tędy. Skręcimy tu w lewo. I możemy wjechać tu na jakąś stację. Nie wiem, czy my tu byliśmy, czy nie. Będziemy mieć blisko tu. I zrobimy te rysunki. Tak, to jest plan. To jest plan. I tu trzeba w lewo. Od razu poznamy kolejne postacie nieobowiązkowe. Tu byliśmy, na samym początku. Stop! Stop! Do tyłu! Do tyłu i prosto. No, masz szczęście. I zatrzymujemy się tu, w tym miejscu. Zagapiłem się jakoś, moi drodzy, ale
Następne rzeczy poznacie już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Zbieram złom dla was Shiro. A resztę zobaczycie oczywiście w następnych odcinkach. Ciu, 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 Charles. Nie Charlie, Charles. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.